Wojciech Filip, krwawy wtorek, Wojciech Filip. Czerwiec roku 2002 był dziwnym czasem. Meteoryt o średnicy 10 metrów wpadł do Morza Śródziemnego. Piłkarskie Mistrzostwa Świata odbyły się w jakiejś dalekiej Azji. A ja zdałem egzamin sesji letniej w pierwszym terminie. Te niezwykłe wydarzenia powinny mnie zalarmować. One powinny wzmóc moją czujność. W końcu, gdy Wojciech Filip zalicza w pierwszym terminie, to wiedz, że coś się dzieje. Ja jednak pozostałem ślepy i głuchy na znaki. I jak się wkrótce miało okazać, omal nie przypłaciłem tego życiem. Była 16:07, kiedy Jan Z. dostarczył do lokalu przy ulicy Gzymsików 5 miarek bułgarskiego trunku dla młodych bogów i herowców z AGH. W procesie celebrowania sukcesów odniesionych w owym dniu na uczelni rozpoczęliśmy procedury usprawniania naszego krążenia, obniżania ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej oraz zwiększania produkcji czerwonych krwinek. Gdy w tak wybornych nastrojach postanowiliśmy udać się na miasteczko studenckie, szybko okazało się, że znajdą się inni propagatorzy zdrowego trybu życia. Tam już w poszerzonym gronie postanowiliśmy, że nadeszła pora na dializę nerek. Specjalnie wyselekcjonowanymi roztworami chmielu rozpoczęliśmy płukanie tych jakże ważnych dla naszego funkcjonowania organów. I to właśnie w takich okolicznościach przyrody nawiązałem kontakt. Najpierw wzrokowy, a następnie werbalny. Z pewną świeżo upieczoną panią magister Akademii Pedagogicznej. W tamtym czasie nie byłem jeszcze toastmasterem i jak łatwo się domyślić, rozmowa się nie kleiła. Chyba ze względu na paramowę. Ależ się co nie rozumiesz. Hik! Sfrustrowany takim obrotem sprawy, poczułem impulsywną potrzebę odreagowania i zacząłem miażdżyć stojące w pobliżu puszki po piwie. W pewnym momencie usłyszałem brzdęk tłuczonego szkła i krzyk dziewczyn. Okazało się, że między puszkami stał sobie samotny, zakamuflowany kufel, który niechcący moją prawą nogą zmiażdżyłem. Poczułem ukucie w stopie i gdy spojrzałem w dół i złapałem zoom, okazało się, że jest tam czerwona kropelka krwi. Pomyślałem, że buty mam solidne, ale może warto byłoby przepłukać stopę, żeby nie wydało się zakażenie. Krzyknąłem do kolegów, wracam do mieszkania, żeby się jakoś zaopatrzyć i ruszyłem w drogę. Po paru krokach okazało się, że nie mogę stanąć na mojej nodze, a w bucie coś zaczyna chlipotać. W przypływie adrenaliny, znieczulony wcześniejszymi środkami, przebyłem całą trasę na mojej mocarnej lewej nodze. Na miejscu, bez specjalnych ceregieli, włożyłem nogę pod kran. Obmyłem wodą, przewiązałem pod koszulkiem, aby zatamować krew. Rozejrzałem się jeszcze za Johnem, który miał być na mieszkaniu, ale gdy go nie znalazłem, po prostu padłem wyczerpany na łóżku. W chwilę później przybiegli zziajani towarzysze. Najpierw zlokalizowali pod biurkiem Johnego. Podobno wpinał komputer do sieci. Tak od kilku godzin. Potem padła decyzja, że potrzebujemy pomocy. Halo, proszę natychmiast przyjechać. Mój kolega rozciął nogę i mocno krwawi. Powiedział Arkadiusz G., zwany również Niuńkiem. To niech pan dzwoni na pogotowie, a nie na straż pożarną. Kolejna próba była już skuteczniejsza, więc Johnny poszedł nawigować ambulans. Gdy sanitariusze dotarli na miejsce, spytali o książeczkę zdrowia. Niuniek poszperał w szufladzie, po czym padło sakramentalne: a paszport może być? Ostatecznie opatrzony zostałem zabrany do szpitala. Chwilę jeszcze zajęło wytłumaczenie kolegom, że nie pojadą ze mną w ambulansie. W zamian przypadło im umycie klatki schodowej, która wyglądała, jakby ktoś w niej zarżnął świniaka. Około godziny 2 w nocy po operacji
Wróciłem taksówką do mieszkania i gdy krokiem gestapowca, herflika z alo alo, wkroczyłem na mieszkanie, zobaczyłem na środku pokoju stertę moich ubrań. Na drugi dzień koledzy wyjaśnili mi, no słuchaj stary, chcieliśmy cię spakować do szpitala, ale gdy już wyjęliśmy wszystko, okazało się, że nie wiemy do którego szpitala. Więc poszliśmy spać. Tak mniej więcej wyglądały owe wydarzenia czerwca 2002 roku. I na szczęście cała historia skończyła się dla mnie dobrze, mimo że ostatni kawałek kufla opuścił moją stopę dopiero w grudniu. Ale to już zupełnie inna historia. Ale jaki morał wypływa z całej tej opowieści? Po pierwsze, nawet przesadna troska o zdrowie może prowadzić do jego utraty. Dlatego zawsze zachowaj umiar i nigdy nie stosuj kilku kuracji jednocześnie. Po drugie, a co nawet jeszcze ważniejsze, zwróćcie proszę uwagę, że gdyby nie paramowa, nigdy nie doszłoby do wypadku. Paramowa jest zła. I po trzecie, żyjemy w czasach, gdzie młodzi ludzie szukają natychmiastowej gratyfikacji. I trzeba pamiętać o tym, że czasami nawet zaliczenie w pierwszym terminie może się dla nas źle skończyć. Dziękuję.